Raz, ale ty kuźwa mogłeś się zabić. Ty dobrze, że ta opona ci kurde jakoś tam wytrzymała. Musiał hamować ostro jaraz, ja pierdzielasz mu dym poszedł do pony, to gamoń kuźwa pierdoła jedna, raz to jedzie. No Jarkowi normalnie oponę z tyłu koło zblokowało, aż dym poszedł. Ja byłem trochę dalej, także miałem tą możliwość wyhamowania normalnego, ale ja raz musiał po heblach dać. Co za gamonie, ja pierdzielę, no i nie widzi motocyklisty, ma światła, ma wszystko i kuźwa. Właśnie o tym zawsze mówię, że... My sobie krzywdy nie zrobimy, ale... Gamoń to musi skręcić w lewo. Ale wieje tu, po mieście lepiej. Na koło chcę dać. Co się stało? No? Na koło chciałeś dać? Raz, ale ty kuźwa mogłeś się zabić. Ty dobrze, że ta opona ci kurde jakoś tam wytrzymała. Zabuksowało ci normalnie jak ten bus zajechał. Kuźwa, spisałeś numery rejestracyjne? Nie zdążyłem, ale masz wszystko pełno nagrane. Ja mam nagrane te numery. Kuźwa mać, to bydle jedne, nie? No tak ci zajechał, nie? Ale sprzęt kurde okazał się dobry, no wyprowadził cię, dał radę. A hamowałeś tylko tylnym czy przednim? Obydwoma. Obydwoma. Ale widziałem, że heble poszły gwałtownie. Kurde, aż dym poszedł, ja pierdzielę, nie? No szok, kuźwa. Nie wiem co cię uratowało. Chyba, nie wiem, jasność umysłu. Refleks. Kurde mać. Ale jakbyś tak pierwszy raz wyjechał tym motocyklem, to już... To byś nie dał rady, byś spanikował. To już nie. To już byś nie pojeździł. Już przód połamany, już byś kurde głową pewną walnął, bo on kurwa jeszcze stanął. Stanął jeszcze. Dziad. Kuźwa. Ja nie wiem. Pewno z Opola gamon. Kurwa. Kurwa, jednak nie no, ten wydech też ci uratował życie, bo on kurwa, wiesz, jak odpuściłeś gazu, to on nie też... Nie mnie. Nie, kurwa. Musisz głośniej się założyć, wiesz? Mogłem wziąć ten, wykręcić. No, tego debie killera, nie? A masz tu śrubokręt? Nie, masz, to nie masz, kurwa mać. A już możemy na warsztat podjechać. Nie, no to innym razem, to... A nie możesz... No to nie, no to weźmiesz wtedy śrubokręt i się tak, wiesz... No, tu się wykręci. Tu się wykręci, no. A tu sobie... Aha! A widziałeś jak ja w zakręty wchodzę tam na rynku? Nogą ten to? Nogą to, jeszcze rób przeciwwagę. Wiesz, to wtedy go mocniej położysz i szybciej ci on wejdzie. A w ogóle w zakręty on fajnie wchodzi, nie? Lekki jest. Lekki jest, no. Dobrze wyważony, jak to na chiński sprzęt, nie? Skąd oni to wzięli? Z jakiegoś Japońca, nie? Suzuki chyba. Suzuki. Kurwa, no Suzuki na dwóch kołach. Derka, nie? Derka, kurwa. No kurde, jakbyś walnął w tego busa, to te plastiki to nie wytrzymałyby. Patrz, to jest taka różnica, nie? Między
plastikami z chińskiego sprzętu, a z tego, to jest takie bardzo elastyczne. Ten dziób tyle razy zapierdzielił w drzewo i to wszystko funkcjonuje. Najgorzej jak tutaj pierdzielnie w chłodnicę, nie? I się pokrzywi, nie? O. Ale spoko, pojeździmy po lesie, będzie wszystko dobrze, nie? A masz traumę teraz? A niby czemu? No po tym busie? Nie. Nie? Tragicznie jeszcze, ale jakbyś tak miał jeszcze o dwie dyszki więcej? No to mogło, to już by nie było ciekawe. No, czyli jakbyś 450 zapierdzielał? No już mogłoby być koniec. No, bo to wiesz, tutaj nie ma ABS-ów, ani to, ani tamto, tutaj by cię nic nie uchroniło. 20 więcej to już mógłbyś... 20 więcej? Nie. Oj, dziad to by miał ze mną do czynienia wtedy, ja pierdzielę. Ale bym mu z bani tam pociągnął. Oj, no zaraz kajdany na glebę, kurwa, gleba! Oj, Jany. A widzisz, jak to trzeba uważać? Kuźwa. Ja pierdzielę, to przestroga jest dla wszystkich. Uważajcie, bo wy sobie krzywdy nie zrobicie. Wam zrobią. A jeszcze teraz, kurde, jest, wiesz, jesienna pogoda, ten asfalt nie jest taki, jak nie potrzeba, kraju, nie? A jakbyśmy w jakimś cieniu byli i byś na mokrym, no tak by nie zahamował. Z takim dymem. No, kurde, jak to trzeba uważać. Także przestroga, panie. Trzymajcie się, uważajcie. Ja raz gratuluję ci refleksu. Nie, no to było kurwa zawodowe. Wiesz co, na koło? No ci powiem tak, na tym motocyklu byś musiał maksymalnie do tyłu się przesunąć. I na jedynce go próbować i ci powiem, że z kompresji jeszcze, nie? Chcesz spróbować? No, powiem ci ja. Wolę jednak ze sprzęgła i z dużą mocą, wiesz? Nie no, z miejsca, znaczy z miejsca to ci pójdzie. No, tylko najlepiej to trenować na trawie i na kostce. Bo na supermoto to nie, no to jedynie na asfalcie, ale nie ma sensu, bo jak wiesz, za mocno ci go wyrwie, go postawisz, go puścisz, poleci, połamiesz plastiki, a szkoda, nie? Tym bardziej, że wlepy masz teraz. No. Ale ty musiałeś hamować ostro. To pierdoła, jak ci zajechał drogę, nie? Dym ci poszedł normalnie z opon. Nie, czułem, bo zblokowało lekko. No, nagrane mam. Kurde ci powiem, no lampę włączoną miałeś, czacha na niego patrzyła, a ta niemota, kurde, se skręciła, nie? Ja pierdzielę. Wiesz co, jakbyś sobie założył, to można tutaj sobie trenować, wiesz, patrz, tu. No. Przyjedziesz i sobie tu na trawie, bo teraz tak. Lepiej jest kostką na trawie, dlatego że ona ci się tam wyżre. O. Także razem możemy. Jak ja założę tu kostkę, to możemy tu sobie śmigać. No. Czy na przykład będziesz chciał sobie go tak podnieść tylko, o coś obrócić? To ja z tobą będę to trenował, bo ja dawno tego nie trenowałem. Także... Jakiś inny silnik stawić. Proszę? Bo jakiś inny silnik stawić, ale to chyba nie ma. Nie, tu nie, żaden inny silnik, to co jest, tylko założyć kostkę, pobawić się przez zimę, na jesień wystawić, te opony nie powinny być za drogie. Patrzyłeś, ile kosztują? Powiem, że nie, ale... No sprawdź, ciekawy jestem, bo do mojego, no kurde, nie wiem, no tutaj używki gdzieś coś tam koło 100, 190 zł, między 100 a 190 zł. Nowa, nie wiem, chyba z 400 by. Ta na tył 650. Kurde, to było drogie. Ale nie żałuję. Cały sezon, że tak powiem, na kole się wyjeździłem. Ty szukaj tych opon, a ja cię chcę tutaj, Jarek. Siema, super mundziaki. Słuchaj, a ja chcę cię namówić na zakup bety. A powiem ci dlaczego. Dlaczego w KTM-ie i w Husqvarnie co chwilę są potrzebne remonty? Powiedz mi. O kasę chodzi. O kasę chodzi, ale ci powiem budowa silnika. Ja ci powiem tak.
ze skrzyni biegu wiesz ile opiłków wyłazi. A tu masz osobną olej? A tu mam osobną komorę. I teraz ktoś mi powiedział, że to się na pewno przedostaje. Nie przedostaje się. No nie, no jeżeli masz osobny olej, to nie przedostaje. Tak, osobne dwie komory. O jadę. I powiem ci, że z tej skrzyni biegów, jak wymieniam olej, tyle jest tych opiłków, że to się w pale nie mieści. Jak tam? Znalazłeś już te kostki? Nie, coś jest. 170 zł, opona Mitas. Setka szerokość. O, tu masz komplet. Ile to za komplet? To nie jest komplet, to jest przód. Przód. 180 zł na przód tu kostka. No i na tył. Ale wiesz, podobnie, nawet nie? Jakbyś z 5-6 stóp wydał za obydwie, no to mi się wydaje warto, bo cały sezon jeździsz. Tu pojeździsz, no. No, czyli możemy tu przyjeżdżać. Mogę ci pokazać też fajną miejscówkę tam koło mnie, tam wysypisko jest. Po śniegu też można pojeździć, po lasku małym. Koło Szela. Koło tam gdzieś. Tak. Kurde, wylazły jak muchy te motory wszystkie. Jak muchy do gówna, a nie? Jak Biedronka, te Biedronki też powyłaziły. Siemano, byku! Nie zapierdzielaj tak! Daj temu tirowi się wyprzedzić! Na pewno usłyszał, nie? Na bank. Na bank. Także... Lampa to sama, nie? Czy nie? Co mi się wydaje? Lampy? Czy mamy takie same? Te same. No? Tak. Te same lampy mamy, czyli... To jest jakby beta, czyli ty musisz iść w betę teraz. No nie ma, po prostu musisz iść w betę. Ale spodobało mi się to, że stajesz na tym motocyklu. Aha, no. No, tak widzę, taka zajawka enduro supermoto u ciebie jest. Żaden ścigacz. Nie, plastik nie. Nie, plastik nie.